Parafie z terenu gminy Żarów otrzymają dotacje z budżetu gminy Żarów na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Żarowscy radni na sesji Rady Miejskiej w styczniu poparli wniosek burmistrza Leszka Michalaka w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Żarów. To jest bardzo duża pomoc i dzięki temu możemy różnego rodzaju prace przeprowadzać. Na ostatnimi czasy zostały właśnie dokonane remonty. Jeden z obrazów tryptyku bożonarodzeniowego, uznawanego za jeden z piękniejszych w Europie. Pierwszy etap, zostały jeszcze dwa obrazy, ale też zostały już wyremontowane figury z konsolami znajdujące się w prezbiterium kaplicy. A w tym roku, w nowym roku planujemy właśnie remont kapitalny ołtarza głównego Koronacji Matki Bożej. Dotacje z budżetu gminy Żarów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane otrzymały parafie w Wierzbnej, Bukowie, Imbramowicach i Mrowinach. Dzięki dodatkowym środkom finansowym zabytki mają szansę odzyskać utracony blask. My w kościele filialnym pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca w Pożarzysku i tak jak pani wspomniała, zaangażowanie parafian było bardzo duże, ponieważ pierwszy ksiądz proboszcz Jan Sycz postanowił ten kościół doprowadzić do tego, aby na nowo były odprawiane msze święte, ponieważ kościół był zniszczony w 80% prawie, że nie było tutaj dachu nad nawą, więc mieszkańcy postanowili zrobić wszystko, aby ta świątynia na nowo tutaj mógł być kult, tak mógł się gromadzić na modlitwę. Choć potrzeb w tym zakresie jest jeszcze bardzo wiele, ratowane zabytki to prawdziwe architektoniczne perełki. Promesę na ręce księdza Pawła Szajnera przekazali burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny oraz radni Rady Miejskiej Maria Tomaszewska i Waldemar Ganczarek. Dokument dla parafii w Imbramowicach podczas mszy świętej na ręce proboszcza księdza Ryszarda Mencel przekazali burmistrz Leszek Michalak oraz radna Rady Miejskiej Paulina Trafas.